O czym mówię, gdzie hakerzy i open source wyszedł do ludzi. Jak wygląda JPEG w dzisiejszym czasie? Wygląda ładniej niż iTunes. No? Podłączasz kabel, masz guzik, nie? Hack my iPhone. Capital size 50 pikseli, nie? Wciskasz go i masz... No bo to jest zrobione dla idiotów, nie? Albo to wygląda, jak wchodzisz na hack my iPhone. No. Było jpeg.com, jak ktoś chyba to widział. A jak nie widzieliście jpeg.com, to proces hakowania urządzenia był autentycznie ładniejszy niż instalacja czegoś zapisnego. To wchodzisz na stronę, ściągasz jednego PDF-a, PDF w środku miał kawałek, miał trochę pozagnieżdżonego syfu, na którym wywalało się Safari, uruchamiało kod wewnątrz PDF-a, który rutował. Słuchajcie, to urządzenie. We wszystkich galeriach powyłączali Wi-Fi na iPadach z tego powodu, one nie miały dostępu do Wi-Fi sieciowego. Nie, ja chodziłem ze swoim iPhone'em, studiowałem hotspot, sprawdzałem, czy jest ta wersja software, którą można skakować i instalowałem studio dla zabawy. To była moja zabawa z tym. A propos tego właśnie, ja przeszedłem tutaj z dwoma klasami, tak a propos właśnie takich osób w wieku 17-18, osoby miały 18-19 lat, to są uczniowie technikum informatycznego. No i mniej więcej sytuacja jest taka sama, że około na klasę 30-osobową z dwie osoby się zdarzają takie, które naprawdę coś potrafią, a reszta, pomimo tego, że oni będą mieli tytuł technika informatyka, tak, skończą się technikum, no to dla mnie sukcesem jest konfigurowanie adresu IP na Windowsie, tak? No, od 2 lat staram się nauczyć jakiś podstaw Shella. Znaczy to jest jakiś problem generalnie w toku nauczania, tak? Bo ja kończyłem technikum łączności, to ładnych parę lat temu, bo kończyłem chyba w 2004 albo 2005 roku. I generalnie w klasie było też tam 30-32 osoby i to było tak, że 26-28 to poszedłem do technikum, bo gdzieś mnie nie przyjęli albo nie było miejsc. Troszkę inaczej to wyglądało, nie było się tak łatwo dostać kiedyś do łączności. A reszta pozostałych osób to było to, że tak jak wszyscy na przykład assemblera zżynali pod stołem, bo mieli napisane na kartce, bo gość od lat dawał te same zadania, a ta cała reszta rozwiązywała problem w jakiś tam bardziej złożony sposób. I faktycznie to działało i dostawali piątki, nie? I to przez całe od pierwszej klasy do piątej klasy techniku to generalnie tak wygląda ten podział. Że część chodziła i przepuszczali z klasy do klasy, bo wiesz, synuś, tak do Anglii wyjedziesz, gdzieś na zmywaku walił. A reszta i część z tych osób pozostałych, tak, z tych kilku tam 8 osób powiedzmy, poszły pracować w zawodzie telekomunikacyjnym. Ja niestety poszedłem na studia, tak? I to był błąd. Ja to dzisiaj widzę, bo trzeba było iść pracować w zawodzie i może studia sobie zaocznie zrobić. Bo ja widzę, że oni są dzisiaj ci, którzy po technikum poszli w zawodzie pracować. No, ale w ogóle jak wygląda egzamin na technika informatyka, to jest jakiś, no, taką żartę. Nie, to nawet nie mam pojęcia. Ja nie miałem nawet egzaminu na technika, miałem pracę dyplomową. Masz, tak, no właśnie teraz odeszło. Masz dawno temu już odeszło od pracy dyplomowych do egzaminu. Właśnie masz dwie części testową, którą praktycznie, no, ciężko nie wystrzelać. No i potem część praktyczna, gdzie dostajesz maszynę z, no, wiodącym systemem operacyjnym, pokasowanych parę plików, coś tam, jakieś USB do jestrze i tak dalej. I najlepsze jest to, że oceniają to, co jest napisane w raporcie, tam gdzie sprawdzają, co zrobili z maszyną. Także to, o czym mówimy, no, jaki technik informatyk, no, nie dobrze można nie wziąć do komputera, napisać raport, bo wiemy, co jest nie tak. Potencjalne remedium też mamy, także brawo. No dokładnie, to jest tak samo jak sprawdzanie matury. Ciekawe, że z maturami przynajmniej jest tak, że potencjalny nauczyciel ma szansę wiedzieć więcej niż uczeń, nie? A na studiach rzadko który nauczyciel ma szansę wiedzieć więcej niż student, który jest zaangażowany aktualnie w temat. Wiesz, tak, ja może o technikum nie będę mówił, bo w technikum miałem naprawdę masę nauczycieli, którzy byli na poziomie, nie byli nauczycielami tylko z nazwy, to byli ludzie, którzy pracują w zawodzie, a po godzinach robili w technikum dla drugiego ZUS-u, nie, po prostu. I to byli ludzie, do których się nie można było technicznie przyczepić, żeby wiedzę mieli olbrzymie. Ale później poszedłem na studia, to na najlepszą uczelnię w Szczecinie, nie związaną z informatyką, nie była to Politechnika Szczecińska, taka najbardziej elitarna, no jedna z najbardziej elitarnych w Polsce, nie chcę po nazwie, się, bo nic się nie wydarzyć, nie? Wyższa szkoła, kopania dołu. No, i oni otworzyli sobie kierunek, który miał w nazwie systemy informatyczne. Brzmi fajnie, to było połączenie jakiejś tam branży, powiedzmy, niezwiązanej z informatyką, połączoną z informatyką, tak? Ludzie, którzy nas uczyli, z pełnym szacunkiem dla tych ludzi, bo oni byli wspaniałymi ludźmi,
ale zaczęli nas uczyć zagadnień informatycznych, bo im kazali. Oni mieli jakieś tam podstawy informatyczne, bo pokończyli różne tam na przykład telekomunikacyjne kierunki na studiach, byli doktorami faktycznie, ale na przykład otwierałem kierunek informatyczny, dzień dobry, przez najbliższe 2 lata będziemy się uczyć Delphiego, nie? Fajnie, tak tak skończymy studia, na dyplomie będzie napisane, że systemy informatyczne, a co ja z Delphiem zrobię? Gdzie ja to mówię, wykorzystam? Możesz zostać deweloperem akupu. Albo prowadzili prezentację, uczyli rzeczy związanych z bazami danych, notabene na Oracle, wszystko uczone. Oni nie potrafili praktycznie odpowiedzieć na żadne pytanie zadane przez kogoś bardziej zaawansowanego. Ja czasem, no, nie chcę tutaj jakoś wychodzić, nie mam jakiegoś kosmicznego wykształcenia, nie jestem jakimś mózgiem, bo generalnie 90% osób zebranych tutaj na sali ma wiedzę na pewno wyższą ode mnie. Ale ja czasem siedząc na przedmiocie związanym z informatyką, albo wręcz nazywającym się informatyka, na przykład na 3 roku studiów wyższych, tak? Ja miałem wrażenie, że ktoś, który do mnie mówi, mógłby się do mnie na 2 miesiące repetycji zapisać. On nie bardzo kojarzy, nie? Gdzieś mu dzwoni w kościele, czytał gdzieś na Google'ach, ale nie za bardzo. I to chyba dzisiaj tak coraz częściej wygląda, że informatyka zrobiła się nudna, więc robimy kierunki zamawiane. Znaczy, słuchaj, nigdy nie było tak, żeby, wiesz, w sytuacji, kiedy przychodzi wykładowca do szkoły i załóżmy uczy PHP, albo uczy JavaScriptu, albo uczy jakiegoś z tych języków, które ja znam, szybko się rozwijają, pewnie inne w tym piszecie też się szybko rozwijają, z roku na rok zmienia się wszystko, nie? I wykładowca w ciągu, przechodząc z jednego roku na drugi, musi zmienić połowę swojej bazy nauczania, no bo... Ale są rzeczy, które zostają podstawą, tak? No nie ma siły, że jak nauczysz się C++, żebyś się nie nauczył chociażby Pythona, nie? No nie ma siły. Ja miałem programy. No, ale różni się składnia, różnią się tam różne zasady i tak dalej, ale programowanie generalnie z programowaniem. Uczysz myślenia, tak? Ale jest jeszcze jedna rzecz. Panowie, chyba to patrzy się w punktu, ocenienie z punktu widzenia informatyków, w ogóle ludzi związanych z informatyką. Jest jeszcze taki jeden problem. Ja mogę powiedzieć, bo ja jestem zupełnie z boku. Przysłuchuję się często waszym obranom. Panowie, jest coś takiego, co się nazywa podstawą programową. Podstawową kulą u nogi, szczególnie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach, w szkołach średnich, na studiach też, jest to, że to musi być wpisane i zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty. No właśnie. Więc jak to nie jest zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty, to tego nie ma. Jeżeli, a Ministerstwo Oświaty zatwierdza to raz na 2 lata, albo raz na 4 lata. Ale na studiach już jest inaczej, bo program nauczania na studiach jest już inaczej. Tak, ale na studiach jest jeszcze problem polegający na tym, że teraz do wszystkiego dopisujemy i informatyki. Czyli na przykład Wydział Bankowości i Informatyki. No właśnie o tym mówię, że informatyka jest wydział, że mamy wydział zamawiany. Polonistyka i informatyki. Polonistyka i informatyki. No dokładnie. Chirurgii informatyki. Na przykład chirurgii informatyki, bo to ładnie brzmi. Nie, to jest chirurgii, bo w chirurgii to się używa różnych takich. Nie, no, ale ta informatyka z ich punktu widzenia jest inaczej rozumiana, bo pani doktor, która jest anestezjologiem, znam taką bardzo sympatyczną panią, która obsługuje urządzenia, które kosztują, nie wiem, chyba tyle co 3 Mercedesy, komputerowo. To ona tą gałkologię, palcologię ma opracowaną na Zicher, ale zwykłego Windowsa nie jest w stanie otworzyć. Ale to też jest informatyka. I to jest zupełnie inne rozumienie informatyki. Natomiast nauczyciel szkoły średniej, to jeszcze a propos tego, co pan mówił o swoich nauczycielach, no to po prostu płaczą rzewnymi łzami właśnie z tego powodu, że podstawa programowa, no, jest taka, a nie inna i to się ma tak do rzeczywistości, jak garbaty do ściany. Właśnie, mieliśmy troszeczkę fakt, bo mamy kolegę z techniku informatycznego, tak? W podstawie programowej jest na przykład Pascal, jeśli chodzi o programowanie. To jest tak? Jeszcze do przeżycia, niech będzie, ale założy się, że do pierwszej klasy przychodzą uczniowie i zaczyna się od Worda i Excela, nie? No, Word i Excel jest programowany od pierwszej do ostatniej klasy. No właśnie, to sam, jak przyjmują uczniów do techniku informatycznego, no to kurde, robimy przesiew i przyjmujemy tych, którzy ogarniają 3% podstaw. No, nauczyciele mieli u mnie niestety problemy, bo na administracji postanowili zainstalować Linuxy na jednej sali i no niestety nie mają S-Office'a. O kurde. Jak uczyć oprogramowania? Ale wiesz co, to jest tak, wszyscy się śmieją z tego, o cholerę, ich uczymy Worda i Excel. No, nie tylko tak. Później przychodzi, ja pamiętam, u siebie z techniką elektronicznego, sytuacji, gdy na 5. roku pracy dyplomowe drukowaliśmy pracę jednego faceta w kanciapie, bo gość miał jedyną w okolicy drukarkę laserową i nie wiedział, jak sprawdzić, ile stron jest wydrukowanych.
I były sytuacje typu, kumpel przynosi pracę, napisaną w Wordzie, nie? Szóstce w tamtych czasach. To zarobiście, tylko że od szóstka formatował pod drukarkę systemową. Witamy, czytujemy pracę. Po czym spędziliśmy pół godziny, bo kolega nie widział takiej prostej rzeczy, wstaw, koniec strony. I masz pracę, która jest tak sformatowana, że użycie dwóch magicznych klawiszy. Tak, nie wiem. Nie robi się wcięć. Wiesz, to nie dobrze mógłby napisać to w drukarze. Tylko przy wydruku by się wybrało jakoś inny, jakąś pierwszą. Jak dobrze, że tam, może nie spacja. Jak programowanie w tej fazie. Spacja mniejsza, nie? W white space. Albo mało, w white space. Tam ma to znaczenie. I wiesz, to jest rzecz, którą my nie mieliśmy Worda i Excela w szkole, więc może rzeczywiście nie wiedział chłopak, jak to zrobić. Nie wiem, czy jak uczą Worda i Excela, czy uczą takich z mojego punktu widzenia podstaw, właśnie jak, że jak piszesz sobie taką pracę na 20 stron, to że istnieje coś takiego jak style, że istnieje coś takiego jak nagłówki, a nie, że zaznaczamy i robimy Word 17, że istnieje coś takiego jak koniec... Do tego dochodzi do jak pracę, bo tak jest prawda. Ja znam doktorów, którzy na przykład mają pracę, jakiś tam, nie wiem, ostatnio pisali pracę do jakiejś tam książki. I facet miał złe wyrazy, miał wstawione złe wyrazy i musiał je wszystkie wykasować na inne. I zamiast wybrać opcję, która jest w Office, żeby zamienić wszystkie te wyrazy, to on szukał w tekście 30-stronnicowym każdego słowa i każde słowo wykasowywał i wpisywał, tak? To jest doktor. Znaczy, wiecie co, słuchajcie, to mi się wydaje, że mamy w szkole, nie wiem, przedsiębiorczość, nie wypadają wychowanie seksualne i trzeba by rozdzielić, wydaje mi się, informatykę, o której tutaj mówimy, od nauka o komputerach, bo to są wielkie rzeczy. To nie trzeba rozdzielać tylko każdej podstaw, to już by zacznijmy od gimnazjum, bo wiesz, jak masz jedno, to są technika informatyczna. Ja miałem cyfrowe systemy. My upaliśmy w komentarzach Chiny, cyfrowe jadłości. Dobra, dyskusja już się powoli kończy i czas też się kończy. Ja mam tylko pytanie, czy ktoś nie jest przemogła, chciałby się do niego zapisać? A jakie to są formularze? Komuś długopis potrzebny? Mam po kilka szczegółów. Ja mam już.